Cześć Michał. Dzień dobry Leszku. Ja przyszedłem na rozciąganie. To jest moje nowe postanowienie noworoczne, wiesz? A ciekawe, czy potrafisz robić bazowe rzeczy? Słuchaj, ja dzisiaj zrobimy tak, że nic z tego nie będzie ci potrzebne, bo pokażę ci kilka rzeczy, które możesz sobie robić z rowerem. Tylko z rowerem. Albo ze ścianą. Ale przyda nam się to jeszcze. Oczywiście, przyda się. Może następnym razem. Nienawidzę rozciągania. To jest rzecz, do której nie jestem w stanie siebie zmusić. Nie ma innej możliwości. Nie można pracować bez rozciągania. A mówi to najlepszy fizjoterapeuta, jakiego znam. Tak, zgadza się. Pewnie dlatego, bo znam tylko jednego. Zgadza się. Albo tylko jeden cię toleruje, także. W żołnierskich słowach, dlaczego warto jest się rozciągać? To jest taki domowy, samodzielny sposób na regenerację mięśni. Rozciąganie daje relaksację mięśnia, rozciąganie daje zwiększenie zakresu ruchu, ze względu na to, że jakby pojawia ci się nowy zakres, który możesz później wykorzystać. Chociażby na przykład rozciągając mięsień piersiowy większy, otwierasz klatkę piersiową, masz możliwość wzięcia głębszego wdechu. I co, będę szybszy przez to, że będę rozciągać klatkę? Oczywiście. Będziesz. No dobra. Brnijmy w to dalej. Tak jest. To ma być zestaw ćwiczeń rozciągających dla ultraleniwych. Tak będzie. Nie wziąłeś roweru ze sobą. Miałeś przywieźć rower ze sobą. Więc co, będziemy wykorzystywać drabinkę? Czyli drabinka to jest górna rama roweru. Tak jest. Czas start. Stopa staje na stopniu drabinki, pięta staje na ziemi, kolano wyprostowane. Nie mam drabinki w domu. Nie masz drabinki, książki. Wykorzystujesz książki, wykorzystujesz schodek, krawężnik, wszystko co jest takim dosyć solidnym 10-15-centymetrowym podniesieniem. Dobra, po treningu czy przed treningiem mam to zrobić? Po treningu, ponieważ to jest rozciąganie statyczne, każda pozycja 2-3 razy, około 20-30 sekund. Kolano proste, dokładnie, pięta nie może odrywać się od ziemi, pochylasz się do przodu. Super, powinieneś czuć rozciąganie na wysokości łydki. Tak jest, łydka to jest niżej. O, to jest łydka. To już nie jest łydka. To też nie jest łydka. Dobra. Teraz tak, drugi rodzaj tego rozciągania. No to czekaj, druga noga jeszcze. No dobrze, to zróbmy proszę druga noga. Już minęła minuta, a my jeszcze nie zdążyliśmy zrobić drugiego rozciągania. Odchodzisz od drabinki, zarzucasz nogę na ramę roweru, bądź troszeczkę niżej. Najważniejszy element, trzymasz proste plecy. Cudownie. Pochylasz się teraz delikatnie do przodu z prostymi plecami. Kolano może być delikatnie zgięte, trzymasz 20-30 sekund. Powinieneś czuć rozciąganie na grupy kulszowo-glonowej, czyli na potylnej stronie uda. Może boleć, raczej wolałbym dyskomfort niż ból. Ból powoduje, że możemy się nie rozluźnić do końca. Druga noga. Natomiast, wyprostuj się, proszę, patrz przed siebie. Jeżeli nie macie prostych pleców, tak jak Leszek w tej chwili ma z tym delikatne problemy, to może być coś niższego. Stołek, bądź krzesło. Chwytasz za drabinkę, ręce na ramię roweru, dokładnie. Odchodzisz jak najdalej pupą od chwytu, od górnej ramy roweru. Zegnij delikatnie kolana, schowaj klatkę piersiową między ręce teraz. Tak jakbyś chciał dotknąć klatką piersiową do ziemi. Cudownie. W tym ćwiczeniu można delikatnie ugiąć kolana w razie czego. Chodzi o to, żeby element klatki piersiowej, czyli wszystko, co znajduje się tutaj, zbliżyć jak najbardziej do ziemi. A co to ćwiczenie daje? To daje mobilizację klatki piersiowej. Ty w trakcie jazdy jesteś cały czas w zgięciu kręgosłupa piersiowego, a w tej chwili wykorzystamy wyprost. Pokażemy klatce piersiowej, że może się lepiej ruszać, a lepiej ruszająca się klatka piersiowa to jest lepszy oddech. Ok, stajemy sobie teraz w drzwiach, bądź wykorzystujemy ścianę. Tak jest. Ustawiamy sobie łokieć wyżej od barku. Jeżeli rozciągamy prawą rękę, bo teraz Leszek będzie rozciągał prawą rękę, wychodzimy prawą nogą do przodu. Poproszę, prawa noga do przodu. Idealnie. I teraz... Lewa czy prawa? Znowu pomyliłeś skarpetki. Ja uważam, że jeżeli chodzi o Leszka, to jest jedna z głównych przyczyn jego kontuzji, czyli to, że zakłada źle skarpetki i później nogi mu się mylą. Prawa noga. Jak rozciągasz prawą rękę, prawa noga do przodu. I jeszcze do przodu. Jo, pięknie. I tutaj powinieneś mieć rozciąganie na wysokości klatki piersiowej. Tu mnie ciągnie. No idealnie, 20-30. Ja mam tutaj mięśnie? No i bardzo dobra pozycja. Proste plecy? Bardzo dobrze. Tu jest super. Chciałbym, żebyś zarzucił prawą kostkę na ramę roweru, tak żeby kolano poszło na zewnątrz. O. To jest rama roweru. To jest rama roweru. Proste plecy, połóż prawą rękę na prawym kolenie, odepchnij od siebie kolanko, dokładnie, a sam pochyl się delikatnie do przodu. Pamiętaj, że dobrze by było trzymać proste plecy. To rozciąga tyłek, tak? Dokładnie. Tutaj teraz chodzi nam o rozciąganie mięśni pośladkowych, czyli jednych z głównych mięśni napędowych. Odepchnij lewe kolano od siebie, pochyl się delikatnie do przodu.
zarzucamy nogę na rower. Dokładnie tak. Noga jest przy nodze. Okej, okay. Kolankiem wyjdź troszeczkę, drugą nogą trochę do przodu. Postaraj się teraz z wyprostowanymi plecami odchylić się delikatnie do tyłu. Tak, żeby poczuć rozciąganie na wysokości mięśnia czworogłowego uda. Bardzo dobrze. Jest okej. Okay. Troszeczkę uciekasz kręgosłupem lędźwiowym. Postaraj się wyprostować, bardziej wypchnąć biodra do przodu. Zamień nogi, proszę. Szybko, 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 szybko. I w tej chwili mamy 5 minut. I to jest wszystko? To jest wszystko. Ile razy mam to robić w tygodniu? 2 do 3 razy w tygodniu. Po każdym treningu? Niekoniecznie po każdym, natomiast dobrze by było, że po każdym mocniejszym treningu, który dotyczy takiej jazdy bardzo siłowej, to jest super element regeneracyjny dla waszych mięśni. Na pewno wpływamy na ich cyrkulację płynu w obrębie mięśni, co wpływa na ich regenerację. To jest naprawdę bardzo pośrednio będziesz szybszy. A dlaczego w twoim przypadku to nie działa? Bo trzeba jeździć na rowerze. Przyjdziesz do mnie i następnym razem wykorzystamy wszystko to, co tutaj przyniosłeś. Zabierasz się? To unboxing robimy następnym razem i ty mi wszystko pokażesz. Tak jest. Tak? Tak jest. Dziękuję ci bardzo. Pomyślałem, że fajnie będzie przez jeszcze jakiś czas poudawać, że lubię Michała, dlatego pojawię się u niego już za tydzień. Będę miał okazję sprawdzić, jakich błędów nie popełniać podczas rolowania. Przy tej okazji możecie także zadawać pytania w komentarzach poniżej. Będziemy wspólnie na nie odpowiadać. Do zobaczenia nie tylko na YouTubie, ale także na Instagramie. Cześć!